Action. Hejka, sroczki Oliwoż. Dzisiaj mamy ochotę na coś słodkiego, ale bez sprawnego cukru. Zobaczymy, co jest w ofercie. Chodźcie z nami. Dzisiaj w ofercie m.in. sernik pomarańczowy, piernik, karmelowe, cake pops i gorąca czekolada. Nie mogę się doczekać, aż czegokolwiek spróbuję. Dzisiaj do brownie zdecydowanie wybrało mnie i myślę, że zaraz to powie. Ciekawostką jest, że nie jest to takie typowe brownie, oczywiście jest bez cukru, ale zawiera w sobie buraka i fasolę. Wcale mnie to nie zniechęca, bo sami zobaczycie, że wygląda fenomenalnie i koniecznie muszę spróbować. Jestem bardzo ciekawa, jak smakuje. No i gitara. Dobra, ja próbuję brownie z fasoli i fasolą i z buraczkiem. A ja dzisiaj próbuję świątecznego piernika z powidłami śliwkowymi i z orzechami. Bez cukru. Jest jedynym takim miejscem w tej części Olsztyna, więc łatwo dostaną się tutaj osoby zarówno z Jarot, z Pieczewa, z Osiedla Generałów, a nawet z Nagórek. Teraz Kacper powie Wam, dlaczego te ciasta są tak wyjątkowe i o co chodzi w tej nazwie, dlaczego bez cukru. Czy naprawdę nie ma tam cukru, Kacper? Tak, zgadza się. Teraz przyniosę Was do takich nominek dietetycznych. Przede wszystkim w tych wypiekach nie ma cukru białego, jest on zastępowany takimi słodzieniami jak ksylitol, erytrytol, miód albo daktyle. Warto też wspomnieć, że w tych wypiekach nie ma tłuszczu palmowego i innych niezdrowych tłuszczów utwardzanych. Zamiast tłuszczu palmowego mamy olej kokosowy oraz olej ze zmiażdżonych orzechów migdałowych. Więc mamy różnicę zarówno w cukrach, jak i w tłuszczach, co daje finalnie dużo mniej węglowodanów. No jak się robi w słodkościach? Zjadłam duży kawałek brownie, był przepyszny, ale w ogóle nie czuję takiej ciężkości, jak często czuję się właśnie po takich nie wiem, dużych porcjach serniczka albo czegoś takiego. Nie było tej ciężkości, nie wiem jak to się stało, może mi powiesz. Właśnie dlatego, że dzięki tym słodzikom w naszym organizmie występuje dużo powolniejsze uwalnianie się insuliny niż w przypadku stanu spożycia cukru białego. Czyli wykres uwalniania cukru nie wygląda tak? Tak. Tylko tak. Tylko powolutku. Polecamy. Mamy nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zapraszamy do Ciacha bez cukru. Liczymy na Wasze subskrypcje, dzwoneczki, udostępnienia, komentarze.